To Jola pozowała, nie? No. Bo ma pamiątkę do końca życia. Myślę, że 37 lat mija od tego, jak zacząłeś tutaj kuć w tej skale. Tu tak odpoili bydło, tu takie źródełko było, ta skała była połowę mniejsza widać. Tylko w miarę jak odsuwałem tę ziemię na dół, ta skała wyrostała trochę w górę. Profesor Rajfurt mnie też trochę natrącił mi tak, no wiesz co chłopie, on tak bezpośrednio miał podejście. Jak ktoś chce, niech przyjedzie do tokarni, niech tu zaglądnie. I to tak mnie dodawać, chęci dodali ludzie, ci co wychodzili. Jak zrobiłem pierwszą, zaczęli w niedzielę z dzieciami w tym wychodzić, potem to myślę jeszcze następno. I tak to zachęta ludzi, bo widziałem, że to służy komuś, że ktoś może i poczysz mówi, na pewno taki spacer po górze też źle nie robi. Z dzieciami, później ten anioł stróż, to wychodzili z dzieciami, pokazywali rodzice dzieciom. Franciszek Romaniok zakrzonował, no od Bierówki pochodził. Z góry, z lasu i poszczęścił mi i tak stanął przy mnie i czy ci się w głowę coś nie robi? W jednym miejscu kopię dziurę na tocki i wysypuję zaraz koło tego na kupę. Ja się pomyliłem, no, przewidywał, że ludzie przestaną gospodarzyć, że te pola będą zarostały wierzbami i lasem. To bym nie robił tych kapiczek do góry. No bo to te widoki to już teraz się zmienią i raczej to nieuchronne jest. To ten las będzie schodził aż do wioski na dół. Może pomyśli coś nad tym przemijaniem tego życia, no ale tak życie pędzi szybko. W życiu wpadłem trzy nauki. I o tym rzeźbę, fotografowanie i zbieranie z jakichś zmianek otokar. Ale największą korzyść to mi i przyjaźnie i wszystko to miałem z rzeźby. A kontakty i z ludźmi, i jakieś czy nagrody, czy coś, to przez rzeźby.
co to jest za pompka? To jest taka zwykła? To jest rupestwierz. Aha, i za podłączony? I węgiel jest od naszą dół. Aha. I sam to wymyśliłeś taki patent? Tak, bo siedziało mi to w domu i teraz już nie korzysta z tego. Teraz w związku tutaj widzimy, to są ostatnie chyba to rzeźby. Dzieci fatymskie, no to chyba 2-3 lata tym. Mówisz, że na starość zrobiłeś dzieci. Nie, bo dostało mi tego kamienia pińczowskiego troszkę, a jest unysomniejsze takie trochę te. I to jest, sobie się powie końca tym kamień i siedzi. Tym kamieniem tu pierwszy taki co idzie na głębokości gdzieś przeszło metra były skorupy z gorka i skąd się tam znalazły, tam ani potok jakiś nie płynął, ani nic i ile to trwało, ja to trzymał któryś rok, ale potem w domu mi to wyrzucili te skorupki, to mogło być stare. Kamień to stąd jest, czy... Nie, z Tęczyna. A, Tęczyński. Szwagier przywiózł chyba 3 czy 4 samochody kamienia i potem ciągnikami chyba po piwie wieźmy. Była jego, podobno tu zwiedzała te kalwarie i byli tam u krzyża. I napisali mu do Ameryki, że jego wiersz jest pod krzyżem w tokarni. Tu on. I u mnie przysłał chyba 100 bonów dolarowych z Ameryki. Ten gościu. Każdy ma jakieś marzenia, na pewno człowiek ma różne marzenia, młody jest, ale później mi tego czasu już brakło na co innego. To, jak się zaangażował w tę górę, to już każdą wolną chwilę oprócz kościoła Tu spędzałeś. Cieszę się, że się udało wyprowadzić ludzi na taką stromą górę. No, w dobrym znaczeniu, nie to żeby, ale po niektórych dobre wieże tu wychodzą. No.
pokonują te wiele trudności, żeby tu wyjść. Jak widzę, że starsze osoby idą do góry albo z kikami, albo coś, to mnie cieszy, że to nie poszło na marne, że jeszcze ktoś się trudzi, żeby choć uwidzieć, no, jak to wygląda. Ja nigdy nie przypuszczał, że się tak zmieni wieś i ta nasza góra, że to zarośnie w drzewa, pola przestaną uprawiać tak, jak kiedyś uprawiali. Bydła nie będzie, krów nie ma, koni nie ma. No i... Szybko się to wszystko zmieniło. Ale tu mnie cieszyło wszystko. Wyszedł do góry, to ja się tu czuł, jak ptoki śpiewały ładnie. Wolne. No nie, wolne takie. To nie tak jak na dole człowiek gdzieś, to ten pośpiech taki we wszystkim. A tu se, ile se dał rady, tyle se robił. I sąsiedzi są życzliwi, że to powstało na spółce, nikt mi nie robił nijakie, żeby powiedział. No, ja się nie, to z mojej strony też nie bardzo było, bo ja się nie pytałem nikogo, czy ja mogę, bo ja sam nie wiedziałem, co będę robił. Cieszyłbym się, aby to służyło parafii i ludziom i żeby ta moja robota nie poszła w niwecz kiedyś. Zarosły w krzoki te świątki, no, a jakie czasy przyjdą, trudno powiedzieć. No. Czas przynosi zmiany. Patrzę, jak te drzewa gdzieś widzą swój cel tam w górze, a człowiek nie może dostrzec tego swojego celu. A to wszystko każda gałąź do góry. No, każda pnie się tam i tam kieruje swój wierzchołek. A człowiek niby najmądrzejsze stworzenie, ale popełnił naprawdę dużo niepotrzebnych rzeczy. Jak było wesoło, ludzi na polach, syś Boże, syś Boże, ty robił tam, a teraz puścił tylko, odcił tylko, wymarło tak wszystko. Ani krowy nie ma, ani koń nie przyjdzie, ani nic. Jak to zamiera. Smutnieje wieś, smutnieje. Tamta strona jeszcze uprawiają, ale tylko nie przychodziło, tylko później. Jak się czasy nie zmienia. Które wyjdziemy tu na skróty? Tak, żebym gdzieś wyszli koło kapliczek? Możemy tędy.